Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy i jego braci. Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona, Ezron ojcem Arama, Aram ojcem Aminadaba, Aminadab ojcem Naassona, Naasson ojcem Salmona, Salmon ojcem Boza, a matką była Rahab. Boz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse był ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama, Roboam ojcem Abiasza, Abiasz ojcem Asy, Asa ojcem Jozafata, Jozafat ojcem Jorama, Joram ojcem Ozjasza, Ozjasz ojcem Joatama, Joatam ojcem Achaza, Achaz ojcem Ezechiasza, Ezechiasz ojcem Manassesa, Manasses ojcem Amosa, Amos ojcem Jozjasza, Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela, Salatiel ojcem Zorobabela, Zorobabel ojcem Abiuda, Abiud ojcem Eliakima, Eliakim ojcem Azora, Azor ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima, Achim ojcem Eliuda, Eliud ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Mattana, Mattan ojcem Jakuba, Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus zwany Chrystusem. Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest 14 pokoleń. Od Dawida do przesiedlenia babilońskiego 14 pokoleń. Od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa 14 pokoleń. Dzisiaj zatrzymujemy się nad genealogią Jezusa, rodowodem. Tekstem niezwykle trudnym dla nas, chrześcijan, do zrozumienia. Tak bardzo łatwym, przystępnym i ważnym dla narodu izraelskiego, narodu wybranego. Uświadamiamy sobie, słuchając genealogii, że Bóg wybiera to, co słabe. Są tu szczególnie cztery kobiety, które są włączone w to drzewo genealogiczne. I ta genealogia, to, że zostały włączone w historię narodu wybranego, a tym samym życie Jezusa, one zostały przemienione. Zauważamy, że Bóg pochyla się nad grzesznikiem i Bóg buduje na przemienieniu. Te cztery kobiety, poganki, przecież nie były z narodu wybranego, a jednak były otwarte na łaskę. Otwartość na łaskę przemienia. I pierwszą tą kobietą jest Rahab, jawno grzesznica, która zwiadowcą izraelskim otwiera drogę do Jerycha, a tym samym otwiera drogę do ziemi obiecanej. Ona czyni to, gdyż wierzy Bogu, że tych obcych, ona wierzy Bogu tych obcych ludzi. Ona zaufała, że oni wierzą w tego Boga, któremu powinna także zaufać. Rahab jest matką wiary i matką dobrych dzieł. To jest ta pierwsza kobieta z dzisiejszej genealogii. Pogardzana grzesznica jest przedstawiona jako obraz Kościoła, który powstał z brudu pogaństwa i w tęsknocie otwiera drzwi zwiadowcom Boga, kontynuując tę myśl apostołom. Prawda? Każdy jest wezwany do wspólnoty wiary, także ci, którzy żyli w pogaństwie. Kolejną kobietą z genealogii jest Rut, była poganką. Po śmierci męża mogła powrócić do swojej ojczyzny, ale pozostała, aby się zaopiekować swoją teściową. Przyłączyła się do Boga Izraela, stając się matką rodu Dawida.
Trzecia kobieta to Batrzeba, należała do rodu Chetytów. Wiążąc się z Dawidem, ona przyjmuje jego Boga i staje się matką Salomona, potężnego, wielkiego, mądrego króla izraelskiego. I czwartą kobietą jest Tamar, która podstępem wymusza od Judy prawo do potomstwa. Królestwo zostaje związane z pokoleniem Judy, a tym samym może się spełnić błogosławieństwo Jakuba. To drzewo genealogiczne jest genealogią wiary i łaski. Na wierze tych kobiet opiera się trwałość obietnic. I wkraczając w ten ziemski świat, widzimy, jak Jezus uzdrawia ludzką historię, która często była historią nieszczęść i niedoli. To samo może dokonać się z moją genealogią. Być może w moim życiu jest mnóstwo różnych wypadków, wydarzeń, nieszczęść, sytuacji trudnych. Jezus to wszystko może uzdrowić.